Witam was, bracia i siostry, przyjaciele. Też tak mogę was nazwać. Chociaż chyba najfajniej jest, jak czujemy, że Pan Jezus jest naszym przyjacielem, bo On nas nigdy nie zawiedzie. Tacy ludzcy przyjaciele mogą zawieść, ale Pan Jezus nas nie zawiedzie. Ale dziękuję ci, dziękuję, że możemy stanowić jeden Kościół. Dziękuję Bogu za to. I dzisiaj chcę mówić coś takiego, o czym, co jest bardzo na czasie. Nie wiem, czy w czasie duchowym, myślę, że też, ale w czasie takim fizycznym. Bo mamy godzinę 19, na dworze jest ciepło, jest lato, dużo pijemy wody. No dobrze, że jest klimatyzacja, tak? W pomieszczeniu, bo troszkę inaczej by to wszystko wyglądało. Ale gdzieś tak 2000 lat temu nie było klimatyzacji. Nie było takiego dostępu do wody, jak teraz mamy. Widziałem kiedyś, że tą wodę trzeba było, są takie donoszenia wody, takie, że się wiadra niesie, a tutaj są takie drągi. I to niestety przeważnie nosiły kobiety. To było urządzenie dla kobiet, bo mężczyźni no, nie nosili tej wody głównie. Ale właśnie tak przenosząc się do czasów tych ponad 2000 lat temu, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 4 rozdział. Niektórzy już się domyślają, o czym będziemy dzisiaj mówić. 4 rozdział, 1 werset. Od 1 wersetu to pozwolicie, że to będzie dość obszerny fragment. Ja może go przeczytam, a potem będziemy wgłębiać się w to słowo. I modlę się, żeby Bóg dał łaskę, żeby to było takie dla nas wszystkich zbudowanie. Ewangelia Jana 4, 1, no i dalsze wersety. A gdy Pan Jezus się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni, było to około 6 godziny. To jest taki odpowiednik godziny 18, czyli tak godzinę później, ale podobnie było ciepło, no na pewno może nawet bardziej ciepło niż teraz na dworze. 7 werset. Wtem przyszła niewiasta samarytańska. Są różne jakby opinie, ale też słyszałem tutaj o takiej interpretacji o 6, 18, no więc no, też słyszałem o 12, ale na pewno najważniejsze jest to, że było ciepło. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowi jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej,
Zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. I Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali, cześć, czci ojca. Jeszcze raz. Kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu, wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła Mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz? Albo o czym z nią rozmawiasz? Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Na razie tyle, może potem jeszcze przeczytamy zakończenie tej historii. I pytanie moje jest takie. Czasami będę się was o coś pytał. Nie dlatego, że nie znam według mnie, jakie są odpowiedzi, ale pytanie, czyja potrzeba była zaspokojona tego dnia? Czyja potrzeba? I odpowiedź może was zaskoczyć, bo odpowiedź wydaje się taka naturalna, że była to potrzeba tej niewiasty. Oczywiście, że tak. Ona potrzebowała zbawienia, ona potrzebowała odmiany swojego życia. Ale w tej historii pierwsze dwie potrzeby, o jakich czytamy, są to spełnione jakby potrzeby, które miał Pan Jezus. Po pierwsze chciał odpocząć. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Piszę tutaj. Chciał odpocząć. Usiadł. Tutaj jest werset szósty. Usiadł sobie przy studni. A więc był Jezus więc zmęczony podróżą. Usiadł sobie przy studni. Było to o godzinie 6:00. Wtedy przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Czyli druga potrzeba Pana Jezusa, że był spragniony. I to jest zaskakujące w tej historii, że pierwsze, co się dzieje, to jest to, że Jezus ma te potrzeby i On chciałby, żeby one były zaspokojone. Tak? Być może też było upalnie i to było takie miejsce, gdzie można było się schronić. Prawdopodobnie tak musiało być. Mógł się schronić przed słońcem też. I te potrzeby miał Pan Jezus. My często jesteśmy tacy ludźmi, takimi ludźmi, którzy, my nie mamy żadnych potrzeb, ale mamy je. Mamy te potrzeby i ważne jest zaspokojenie tych potrzeb po to, i Pan Jezus pokazuje, po co to było, tak? Bo On w tej sytuacji wykorzystuje to do tego, żeby zacząć rozmowę z niewiastą. To, że On te potrzeby miał, to były naturalne potrzeby, tak, że był zmęczony, chciał pić, to w sposób naturalny mógł dotrzeć do jej serca. Poprzez to, daj mi pić, poprzez to, że widziała, że jest zmęczony, że jest takim
człowiekiem jak ona, tak? Też jest zmęczony. Pan Jezus był zmęczony. To jest coś. I w tej sytuacji zmęczenia, tego pragnienia Pana Jezusa, ta niewiasta przychodzi do tej studni i podchodzi do Pana Jezusa i to cała historia się dzieje. Chciałem powiedzieć, że Ewangelia, Pan Jezus mówił jej o wodzie życia, ale tak uogólniając troszkę to, bo często mówimy, że właśnie, że musimy dotrzeć z Ewangelią, z tą wodą życia do innej osoby, do innej grupy osób, którzy nie są zbawieni, ale Ewangelia to jest prawda. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ewangelia to prawda. Chyba każdy się zgodzi na tej sali. Ale prawda wiąże się z tym, że Jezus w tej historii nie udaje. Nie robi sztucznej sytuacji teraz, że on jest tak naprawdę już nie jest zmęczony, ale udaje zmęczonego albo nie chce mu się pić. Naprawdę był, chciało mu się pić i był zmęczony. I w tej sytuacji prawdy, w tej sytuacji prawdziwej historii zaczyna mówić tej niewiaście o, wykorzystuje tą kwestię z wodą do tego, żeby mówić jej o tej wodzie życia. To jest niesamowite właśnie, że często my byśmy chcieli coś do tej Ewangelii dodać, coś tam ubarwić, może podkoloryzować, może coś tam troszkę pomieszać, żeby ludzie łatwiej to zrozumieli, łatwiej byli w stanie zrozumieć Boga, zrozumieć wolę Ojca, ale Pan Jezus tak nie robił. Po prostu była historia, wykorzystał ten moment i powiedział jej o prawdzie. I to, co czytamy też na początku, zastanawiałem się nad tym, że czy Pan Jezus mógł iść inną drogą niż przez Samarię? To drugie takie pytanie. I odpowiedź brzmi, na pewno mógł iść tą inną drogą. Pytanie, jakby problem, dlaczego to taki problem było dla Żydów przechodzić przez Samarię? Część z was na pewno wie, że Żydzi bardzo nienawidzili Samarytan, nie lubili ich. I omijali tą Samarię jak tylko mogli, czyli wybierali tam dłuższą drogę, inną drogę. Pan Jezus tego nie zrobił. Pan Jezus po prostu poszedł, być może trudniejszą drogę, spodziewał się, może że spotka kogoś Samarytan, ale Pan Jezus nie idzie na skróty, w sensie tak idzie na taką konfrontację. Nie boi się tego. To jest taka kolejna myśl. I co ciekawe, ta kobieta, dlaczego ta kobieta w ogóle znajduje się koło studni, też myślę, część z was wpadła na ten, na dlaczego, tu jest nie napisane do końca dlaczego, ale ona musiała tą wodę czerpać z tej studni. To jest tak, że w tamtych czasach nie było wodociągów, może w jakichś niesamowitych, bogatych rejonach, miastach były jakieś akwedukty, ale tam ta woda nie była tak dostępna jak teraz i ona po tą wodę musiała pójść, tak, żeby zaspokoić swoje potrzeby w ciągu dnia, ale widzimy, że robi to w momencie, kiedy jest najcieplej, kiedy właściwie ma prawie pewność, że tam nikogo nie ma. Ona była pewna, że jak tak pójdzie w ten upał, no kto będzie taki upał chodził, tak? Sobie tak myślała, ile razy już była, nikogo tam nie było. I tak sobie wymyśliła, że tego dnia też pójdzie, na pewno nikogo nie spotka, naczerpie sobie tą wodę i sobie pójdzie. No, jej życie, jak czytamy, no nie wyglądało tak super. Miała tych 5 mężów, tak naprawdę 6. mężczyznę w życiu, który też nie był jej mężem. Dlatego tak chciała to robić tak w ukryciu, ale my często, tak odnosząc do naszego życia, my często też chcemy coś zrobić, a może coś zrobimy, może nikt nie zauważy, może coś tam ukryjemy, ale często w tym momencie pojawia się Jezus.
I to są takie najbardziej zaskakujące momenty w naszym życiu, że się pojawia Jezus i nas pyta, o coś pyta, tak? Zadaje nam pytania do naszego życia, do naszej sytuacji. Trudne pytania zadał tej kobiecie. Naprawdę, ja powiem wam, że ona się otwarła przed Jezusem, ale to były trudne pytania. Być może jacyś inni ludzie mają z wami kontakt, pytacie ich różne rzeczy i nie zawsze tak się otwierają przed nami, ale ta kobieta się otwarła przed Panem Jezusem. I jak Jezus spytał się o to, czy może dać jej coś do picia z tej studni, zadała takie dość logiczne pytanie. No jeżeli tutaj sobie, ja tak parafezuję, sobie tak przyszedłeś pod tą studnię, a nawet nie masz czym tej, nie masz tego kubka plastikowego, który ja też go nie mam, ale nie muszę go mieć, bo piłem herbatę przed nabożeństwem. Nie masz tego kubka i nie masz, no jak zaczepnąć tej wody, no to jak ty chcesz jak chcesz, żebym ci tą wodę podała, tak? 11 werset właśnie. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? I to Pan Jezus odnosi to, co to jego pragnienie, że chce tej wody, do tego, jak czytamy właśnie w 10 wersecie, czytaliśmy, gdybyś znał, to jest inne tłumaczenie, Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jesteś, który cię prosi, daj mi pić, sama prosiłabyś go, a on dałby ci wody żywej. Ona pomyślała sobie tak, no jak ten ktoś ma dać jej wodę, skoro nawet nie ma z tej studni czym tej wody naczerpać. Jak sobie pomyślała w sposób taki zupełnie materialny, że to jest niemożliwe. No jaka woda, tak? Jak dotrzeć do tej wody z tej studni? I to jest problem wielu ludzi, z którym ja się spotykam. Może wy się też spotykacie, że że my chcielibyśmy często chodzić do ludzi z takimi czerpakami, tak, żebyśmy byli przygotowani, jak ludzie się spytają, to będziemy mieć takie coś, co nam pozwoli dotrzeć do nich, tak, że tymi czerpakami mogą być różne rzeczy, tak, mogą być, że my sobie zaczniemy teraz, nie, zacznę sobie rozmawiać może o sporcie, może o filmach, może różne nam przychodzą kombinacje, a potem będziemy sobie myśleli, a potem będziemy mówić o Bogu, tak? Ale być może tak, być może to jest dobry sposób, być może to jest dla niektórych ludzi właściwy sposób, żeby dotrzeć. Ale zobaczcie, że Pan Jezus nie potrzebował czegoś takiego jak czerpak, jakby w tym fizycznym i też duchowym wymiarze. Będziemy właśnie za chwilę czytać te dalsze wersety, które o tym mówią, bo on pokazuje w tym wersecie, w tych kolejnych wersetach, czyli w wersecie 14, to co czytaliśmy. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. I my czasami mamy taką chęć do tego, żeby tak na siłę jakąś osobę nawrócić, żeby pokazać mu, tak nim potrząsnąć i powiedzieć, tak wygląda Bóg, taki on jest, zobacz, co on robi w moim życiu. I tak go, tak potrzęsuje, tak trzęsiemy tych ludzi, tak? A być może on coś przeżyje. Ale Pan Jezus pokazuje, że zobacz, tam jest woda, spróbuj tej wody, nic więcej nie trzeba, tylko jej spróbuj.
I potem ona sama wytryśnie. Nie trzeba czerpaka. Nie trzeba żadnego narzędzia, jeżeli już człowiek ma być zbawiony. Módlmy się o takie osoby w naszym życiu, w naszym otoczeniu, które Duch Święty nam poddaje. Być może to jest jedna osoba. Być może to są dwie osoby. Może trzy. Może cztery. Ale jedna osoba to też jest okej. I niech ta osoba spróbuje, zakosztuje w jakiś sposób tego, czym jest ta woda żywa, tak jak Jezus to mówi. A potem ta woda zrobi już swoją pracę. Jeżeli to jest ta osoba, tak jak ta Samarytanka, która miała tego doświadczyć i miała, Pan Jezus wiedział, że to życie jej miało być przemienione, to ta woda zadziała. Nie ma tak, że ta woda żywa, ktoś miał być zbawiony, ktoś, Duch Święty nam mówi, idź do tej osoby i jesteśmy przekonani. Jeżeli to jest ta osoba, która miała być zbawiona, miała doznać tego przeżycia, bo nie każdy chce oczywiście, to jak ona zakosztuje tej wody, to ona już nie będzie chcieć innej wody, tylko tej prawdziwej. Ona sama będzie wytryskać. Nie? Ona sama zrobi tą pracę. Ta woda sama zrobi tą pracę. My nie musimy tej roboty już jakiejś niesamowitej robić. I to ma właśnie taki wymiar duchowy. I dwie rzeczy, dwie takie metody, ja zauważyłem też takie dwie metody, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie lubię słowa jakby ewangelizować, ale dwie metody takie głoszenia Ewangelii, które używa Jezus. O, tak to może powiem. Dwie metody. Pierwsza metoda Pana Jezusa to wzbudza ciekawość tej kobiety. W ogóle ciekawość polega na tym, że ona była zdziwiona w ogóle Panem Jezusem, że On tam był, że pojawił się tam, że był w ogóle Żydem, że nie uciekał z tego miejsca, że w ogóle chciał z nią rozmawiać i wzbudził w niej ciekawość. I z tej ciekawości pojawiły się pytania, które na początku były takimi pytaniami, no takimi troszkę nie do końca celnymi, ale pytała Pana Jezusa o pewne rzeczy. Potem coraz ciekawsze te pytania się zaczęły robić. Ale druga metoda, poza wzbudzeniem ciekawości, była druga taka metoda Pana Jezusa, że On tak naprawdę mniej mówił, a więcej mówiła niewiasta. I tego nam też jest potrzeba. Pan Jezus zabrał głos 7 razy, ja to gdzieś tam przeliczyłem, zależy w jakich tłumaczeniach też, a niewiasta tylko 6 razy, więc ta proporcja była taka. My byśmy chcieli powiedzieć Ewangelię od Adama i Ewy do objawienia i ta osoba słucha i potem jakby tak głowa i opada, ale Pan Jezus prowadził dialog. Nawet według mnie, jeśli chodzi o ilość słów, to więcej wypowiedziała ich Samarytanka niż Pan Jezus, chociaż Pan Jezus miał coś więcej do powiedzenia. Czyli pierwsza rzecz, ciekawość, wzbudzenie ciekawości w Samarytance, a druga rzecz, zachowanie właściwych proporcji w mówieniu i słuchaniu. To jest nam potrzebne. I to, co chcę powiedzieć, to też, że Ewangelia nie potrzebuje żadnych trików reklamowych ani marketingowych. Ona się obroni sama. Co nie znaczy, że nie mamy mówić. Mamy mówić, ale takie triki, czy tak jak w reklamach, że tak jakaś podprogowa informacja gdzieś tam do nas dociera i teraz musimy kupić koniecznie ten proszek albo coś, to nie. Chodzi, Ewangelia jest prosta. To, co mówił Pan Jezus, jest proste i nie potrzeba żadnych takich... Tu jest użyty ten czerpak, tak? Ale takich metod, pośredników, metod jakichś takich. Wiemy, co to jest słowo pośrednik, tak? Nie chcę rozwijać tematów związanych z pośrednictwem w zbawieniu,
ale nie potrzeba żadnych takich metod, które zaciemniają tylko Ewangelię. Kto jest potrzebny? Jaka jest ta potrzeba? Potrzebni jesteśmy tylko my, no bo jak nie my, to kamienie, tak? Będę mówić, ale no my i Jezus i Duch Święty, który nam mówi do serca. Nic więcej nam nie jest potrzebne do tego, bo powiem wam, że z Jezusem i z głosem Ducha Świętego to możemy naprawdę takie rzeczy odkrywać z Panem Bogiem, niesamowite, że możemy dotrzeć do serca, tak Pan Jezus dotarł do serca tej niewiasty. To będzie dużo lepsze niż takie sztuczne metody, sztuczne systemy ewangelizacji. I to jest to. Jeszcze jeden, dzisiaj będę czytał jeszcze tylko jeden fragment z innego fragmentu niż Ewangelia Jana. Będzie to Psalm 34, werset 9. Psalm 34, werset 9. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. I to jest ta woda. To jest ta woda. Być może wystarczy powiedzieć człowiekowi: skosztuj, spróbuj, poznaj Boga, spróbuj Go poznać, spróbuj przeżyć coś z Bogiem. A wtedy, jak to skosztujesz i zobaczysz, to już zrozumiesz i będziesz trwał w Bogu. Ten fragment o tym mówi, nie? I Pan Jezus tak samo prowadził tą rozmowę z Samarytanką. Zażyj tej wody żywej. Spróbuj jej. Bardzo ciekawy w tym kontekście, no bo jak słuchaliśmy niewiasta na początku, jak rozmawiała o tej wodzie, takiej rzeczywistej, fizycznej wodzie, to miała taki zarzut do Jezusa, że on nie miał tego czerpaka, a w momencie, kiedy tutaj czytamy historię dalej, czyli 28 werset jeszcze raz. I tutaj, no może jeszcze 26, bo Pan Jezus w 26 wersecie objawił się tej kobiecie jako Chrystus. Często szukamy w Biblii takich fragmentów, gdzie jest mowa o Chrystusie jako Mesjaszu, a tu Pan Jezus mówi: ja jestem tym Mesjaszem, rzekł Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Nie ma, to taki bardzo bezpośredni fragment potwierdzający to, że On o sobie mówi jako Chrystusie, jako Mesjaszu, Zbawicielu świata. W tej właśnie chwili przyszli do Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. I to jest też ciekawe, bo ja tak widzę to obraz jako takiej zgranego zespołu. Pan Jezus, który rozmawia z Samarytanką i przychodzą uczniowie i tak naprawdę mogliby zacząć mu robić zarzuty, tak? No co ty rozmawiasz z tą Samarytanką, a powinniśmy zrobić to albo tamto, albo w ogóle się nie rozmawia. Oni wiedzieli, że Pan Jezus robi dobrą pracę w jej życiu i zrozumieli to i nic nie mówili. Ja myślę, że to z tego wynikało, że nie robili tych żadnych zarzutów. I często powiem wam jedno. Ja nie wszystko rozumiem, nie wszystko w wielu przypadkach jakby rozumiem, co robi brat, czy siostra, czy coś tam, ale czasami warto pewne rzeczy w kontekście, zwłaszcza jeżeli ktoś głosi Ewangelię, a nam się wydaje, że może nie tak, czasami warto nie zabrać tego głosu i zobaczyć na efekty tego, przemyśleć to i dopiero wtedy powiedzieć, jak może po jakimś czasie. Apostołowie nie mówili nic, chociaż Jezus zrobił bardzo dziwną właśnie rzecz, która nawet była taka
nieakceptowalna w tamtym świecie, w tamtym czasie. I czytamy tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz. Może to nie jest clue tej historii, bo clue historii to jest to, że ta niewiasta się nawraca, potem będziemy jeszcze czytać, jak ona dotarła do tej swojej miejscowości, tam do tej miejsca, gdzie mieszkała z Ewangelią i będziemy jeszcze o tym czytać, ale ciekawe, co mówi Pan Jezus jej w 16 wersecie. Mówi jej, idź, zawoła męża swego i wróć tutaj. I Pan Jezus, mimo tego, że i tak to była dziwna sytuacja, tak, Pan Jezus rozmawia z kobietą, no wyobraźmy sobie teraz, że jest podobna sytuacja, zaczyna być taka to niestosowna trochę sytuacja, tym bardziej w tamtych czasach, jeszcze z Samarytanką, to już w ogóle, nie? Ale Pan Jezus jakby to troszkę zamyka tym i zawołaj swojego męża, nie? I on nie chciał jakby cały czas z nią rozmawiać, tak, żeby teraz idź zawołaj swojego męża, więc zachował się bardzo taktownie względem jej. Co prawda, potem się okazało, że ten szósty niby mąż to nawet nie był mężem, ale było, jest to taka ciekawa myśl, że Jezus jest taktowny w tym, co mówi ludziom, nie? Idź zawołaj męża. I czytamy, przeczytajmy dalej od 39 fragmentu, jeszcze będziemy wracać do tych różnych myśli i jeszcze podzielę się tym, co obiecałem, czyli też no, zaraz się przekonacie, czym się podzielę, pewnym świadectwem. I czytamy od 39 wersetu. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam dwa dni i jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwy Zbawicielem świata. Niesamowite rzeczy, tak? Każdy by chciał to przeżyć, żeby tak ludzie zaczęli mówić o naszym Zbawcy. Po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przyszedł do Galilei, Galilejczycy go przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na święto. I tam dalej idzie historia. I wiecie, i ja w pewnym momencie, bo ja nie jestem z natury ewangelistą. Nie jestem takim człowiekiem, któremu łatwo, chociaż czasami są sytuacje, którym łatwo przychodzi mówienie jakby Ewangelii, że tak wyjdę teraz na środek i będę mówił kazanie do ludzi, którzy są niewierzący. No nie jestem taki typowym ewangelistą, ale nie wiem, czy wiecie, ale część się też za nas modliło. Byłem na obozie chrześcijańskiej misji MED w Wiśle i tam na tym obozie, to jest obóz chrześcijański oczywiście, były dzieci z rodzin wierzących, a były też dzieci z rodzin takich, które nie były wierzące, ale większość były z domów takich wierzących osób. I miałem taką grupę takich chłopaków, ja zawsze tak trochę mam zawsze takich różnych przeciwników moich metod wychowawczych tych dzieci, bo u mnie to grupa nie chodzi tak za ręce, troszkę daje luzu, żeby zobaczyć, poobserwować ich. Oczywiście nie zgadzam się na to, żeby przebiegali przez drogę, tak, ale jest to trochę taki luz, to są chłopaki, miałem grupę chłopaków, też moim pomocnikiem był Paweł, w ogóle to jest takie świadectwo, bo Paweł jest taką osobą, która szuka Boga, ale ja powiedziałem w pewnym momencie, że ja no niestety mam tyle pracy, że w tym roku pierwszy raz od 10 lat no nie mogę być wychowawcą
na obozie. Tak powiedziałam mojemu synowi. I tak powiedziałam też tam u organizatorów, czyli w Medzie, że nie będę, nie dam rady. No i wiecie, i Paweł do mnie przychodził, bo on był rok temu też moim pomocnikiem, mój syn, i mówił, tato, jedźmy. Ci chłopaki czekają na nas, że przyjedziemy. Oni specjalnie przyjeżdżają z tego powodu, że wiedzą, że my przyjedziemy. Ja mówię, nie przyjedziemy. No i taki byłem bezwzględny w tej historii, aczkolwiek już słuchałem tego mojego syna, że coś nie tak, tak? Że on w ogóle chciał na ten obóz chrześcijański jako taki pomocnik mój jechać. No wiecie, prawie 18-letni syn z ojcem, no to kojarzycie, że nie każdy chce. No i stało się tak, że mój serdeczny przyjaciel też się zapisał na ten obóz jako wychowawca. No dobra, to pomyślałem, że jak on jest, no to już wszystko jest dobrze, to ja nie muszę jechać. Ale w pewnym momencie dotarła do mnie taka informacja, że potrzebna jest jedna osoba na ten obóz. I to było tydzień, dwa, tylko jedna osoba. I tak Duch Święty powiedział, że to jestem, że mam pojechać na ten obóz, że to jestem ja. Ta brakująca osoba to jestem ja. No i zadzwoniłem do Medu, zapisałem się, to oczywiście się ucieszyli, bo szukali tej osoby. I dostałem tą grupę, oczywiście takie chłopaki łobuzy i tak bardziej na początku ich obserwowałem, co robią, jakie mają relacje między sobą, no ale potem zacząłem z nimi grać w jakieś gry planszowe, zacząłem z nimi rozmawiać, ale nic tak bez jakiejś takiej przesady, tak? Nie chciałem ich psuć, bo oni to są, te wakacje, te ferie, ten obóz, to był dla nich, to były chłopaki między 9 a 11 lat, tak? To był czas, który mieli odpocząć, może usamodzielnić się troszkę od rodziców. No i były też takie wieczory, czy takie popołudnia, kiedy oni słyszeli, oczywiście, bo to obóz chrześcijański, no to słyszeli, Bóg pobudził mojego serdecznego przyjaciela, którym jest w takim kościele, w którym nie robi się takich rzeczy. Nie, to nie katolicki kościół, ale to nie był taki kościół, że tam się robi wezwania na środek. I powiedział coś takiego, że modliliśmy się codziennie rano. Ja byłem wykończony. Tak? O drugiej w nocy chodziłem spać, bo mieliśmy spotkanie organizacyjne i o 7 rano były modlitwy. No wiecie, to też nie było takie, no byliśmy potwornie zmęczeni, ale ja mówię, Boże, jak coś się ma dziać w tym zakresie, ja tu jestem po to, żeby te dzieci się nawróciły. I wiecie, przychodziłem na tę modlitwę, modliliśmy się i w pewnym momencie ten brat z tego innego kościoła, ale takiego chrześcijańskiego oczywiście, powiedział, że odczuwa na sercu, żeby zrobił wezwanie do tych dzieci. Co ja na to? Ja mówię, tak, super pomysł, no bo ja już w ogóle wychowany na takich wezwaniach jeszcze. Jak chodziliśmy do Betanii, to w Katowicach to takie wezwania były na każdym niedzielnym nabożeństwie. Jak się nie nawracało 20 osób, to było zdziwienie. Więc ja w takich czasach żyłem, przebudzenia. Więc mówię, super. I modliliśmy się o to. I zrobił jedno wezwanie i potem następnego dnia takie wezwanie już na środek, bo na początku zrobił jednego dnia takie, żeby podnieśli rękę. I ja miałem zamknięte oczy, ale po prostu to, co zobaczyłem, było dla mnie szokujące, bo wyszło 5 osób i 5 osób i 4 osoby to byli chłopacy z mojej grupy. Ja im nic nie mówiłem o Bogu, ale po prostu byłem z nimi, i nie mówię wam, że ja jestem, nie wiem, jakiś jestem czymś, nie wiem, coś lepiej przeżywam z Bogiem, czy gorzej. Po prostu w tym czasie byłem gotowy na to, żeby Bóg działał. Miałem gotowość na to i ten brat oczywiście i wszyscy tam wychowawcy mieli gotowość, żeby Bóg działał. I wyszli na środek,
No i tak było w sercu takie, no ale czy to nawrócenie było teraz szczere? Czy, no i ten brat powiedział, no to teraz możecie sobie z wujkami porozmawiać, oni wam powiedzą szczegóły. No i na szczęście troszkę się zapoznałem z taką ściągą, jak rozmawiać z dziećmi, bo nie do końca, to nie jest takie automatyczne, że my codziennie prowadzimy osobę do Jezusa, tak? Nie jest, chyba że u was to jest, ale u mnie tego nie ma. I pomyślałem, no co to będzie? No i tak wziąłem ten mój znajomy, serdeczny przyjaciel, podzieliliśmy się tymi osobami. Pierwszą osobą to rozmawiałem w autobusie. Chłopak, który ma autentycznie miał 8,5 roku. I on wyszedł na środek i powiedział, ja go pytałem się, no, że wyszedł na środek, że... I on mi powiedział, wujek, ale ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Ja mówię, no słucham, no nie wiem, a czemu ty mówisz, że... A czemu mówisz, że niedobrze? No dobrze, no bo ja już przyjąłem Pana Jezusa do serca po szkółce, ale zrobiłem to sam i nikt o tym nie wie. To ja mówię, to zrobiłeś super, bo wszyscy teraz wiedzą, że przyjąłeś Pana Jezusa do serca i wszyscy wiedzą i to jest to, co miałeś zrobić. I on był taki pocieszony, bo on gdzieś po szkółce był taki moment, że on, Bóg musiał go poruszyć i on to zrobił gdzieś w zaciszu domowym. Ale to za mało, tak? Trzeba jeszcze to potwierdzić. Dobrze, jak inni ludzie wiedzą, rodzice na pewno są w stanie bardziej tam potem pokierować. I to było jedno dziecko. A drugi chłopak, to już było trochę trudniej, ale powiem wam, że ja w życiu nie widziałem, to było dziecko. To dziecko miało 10 lat. Ja nigdy w życiu nie modliłem się z osobą tak przygotowaną, żeby przyjęła Pana Jezusa do serca. To było to, parę pytań, tylko powiedział mi, że nie jest w stanie jakby się jeszcze modlić, to powiedziałem, że poprowadzę go. Wszystko rozumiał. Rozmawiałem z nim o pewności zbawienia, o różnych rzeczach takich i on zrozumiał to i przyjął Pana Jezusa szczerze, autentycznie, jak dziecko takie, nie? No bo był dzieckiem, to na pewno łatwiej. I jak rozmawiałem z jego rodzicami, bo tak jeszcze taka myśl się tkwiła, no co ja tutaj robię, nie? No czy to dobrze? Takie gdzieś kłębią się takie myśli, tak? Co ci rodzice powiedzą na to, nie? Że przyprowadzaj mi tam nowego tam Adama czy kogoś tam. No to przyprowadziłem ich. Przyjechali na odebrać syna. No i powiedziałem, no ale on się nawrócił. A ta matka mówi, my o to cały czas, w tym czasie modliliśmy się o to, bojowaliśmy o tym z tym ojcem. Bojowali o to i to było ich marzenie. I wiecie, to było niesamowite, że to się działo. Też jeszcze była ta potem jedna osoba i kolejne obozy, kiedy nawracały się dzieci, ale najbardziej byłem wzruszony w jednej sytuacji na tym obozie, bo... Była taka rzecz, że dostaliśmy takie historie biblijne do czytania tym dzieciom. I te historie były bardzo fajne, bo one, ja gasiłem światło, otwierałem tam laptopa, czytałem te historie, tylko to były historie z XIX wieku, początek XX, no i im się to podobało. Ale w pewnym momencie, jak już zaczął Duch Święty w nich działać, to powiedzieli, wujek, a teraz ty powiedz. Swoją historię. Powiedz swoją historię. Ja mówię, już prawie się tam rozpłakałem, ale dobra. Siądźcie, zgasiłem światło i zacząłem mówić im historię. To nie była historia nawrócenia, ale bo historię nawrócenia mówiłem tego samego. Powiedziałem, że nie będę mówić dwóch rzeczy tych samych, powiem wam inną historię, świadectwo. I wiecie, to było niesamowite, że w tej historii, że to działa, że te dzieci... że miałem z nimi relacje, bawiłem się z nimi, lałem się wodą z nimi, grałem w jakieś gry, ale te dzieci mnie widziały w tych sytuacjach takich normalnych i w pewnym momencie powiedziały, my chcemy, żebyś coś powiedział. My chcemy, żebyś powiedział historię swojego życia. Teraz ty powiedz. Nie chcemy, żebyś czytał nam książkę. Książki to my mamy w szkole. Teraz jesteśmy... po to, żeby się czegoś dowiedzieć o Bogu, o twoim życiu. Gdybym nie miał nic do powiedzenia, jakbym wyglądał, ale
Pan Jezus, właśnie to, co powiedziałem, podobnie wzbudził tą ciekawość w tej Samarytance, nie? I wyczekał ten moment i wtedy powiedział jej o tej wodzie żywej. I to, co chcę powiedzieć, 28 werset, ta niewiasta tak bardzo potrzebowała czegoś takiego, pomyślała, że Pan Jezus będzie miał jakieś taką metodę na to, żeby tego Boga jej zaprezentować, tą wodę podać jej, tak, napoić ją czymś. Ale popatrzcie, z tego wszystkiego ta niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, i potem tam czytamy o tym, co już mówiliśmy, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam, czyli jakby objawił prawdę o niej. I w sytuacji, kiedy ludzie mają takie swoje metody, swoje poglądy na Boga, że ja takimi sposobami, jakiś pośrednik, może jakiś obraz, coś tam, tak? To nagle, jak poznają prawdziwego Pana Boga, to oni ten dzban zostawią. Oni, my się o to nie martwmy, tak? Nie martwmy się o to, że ci ludzie poznają Boga i dalej będą, nie wiem, trwać w jakimś niesamowitym problemie. Ona zostawiła ten dzban. Było to ryzyko takie, że ja nie wiem, ona, nie wiem, czy ona pomyślała w ogóle, jak ona tą wodę na drugi raz sobie tam pobierze z tej studni, jak zostawiła dzban, a no, wiedziała o tym, ale taka była rozradowana tą historią, że to pozostawiła. I to ma właśnie wymiar duchowy. Jeżeli doznamy tej działania wody żywej, to już nie będziemy mieć swoich takich sposobów na poznawania Boga, tak? Swoich, że Bóg jest taki, może jakimś intelektem poznamy Boga, może nie wiem, poprzez jakieś niesamowite rzeczy, nie potrzebujemy już żadnych czerpaków, żadnych dzbanów, aby jakby Boga poznawać. I takie tematy na koniec do modlitwy. I to też trochę nawiąże do tego świadectwa, które mówiłem, że bądźmy otwarci na to, co Duch Święty mówi. Bo jeżeli powie ci się, jeżeli my jesteśmy zmęczeni i teraz powie ci, módl się, a w mojej sytuacji bym się nie modlił wtedy, ja nie wiem, czy oni by się nawrócili. Czasami jesteśmy zmęczeni, ale to wymaga wysiłku od nas. I dajmy się kierować przez Ducha Świętego. Co mamy zrobić? Gdzie mamy pójść? Do kogo mamy pójść? I ja już o tym mówiłem kiedyś. Właśnie nie ma Maćka i Renaty. I powiedziałem, Bóg mi dał taki obraz, czy mojej żonie też równocześnie, zaproś Maćka i Renatę, ja w ogóle nie znaliśmy ich, to byli kuzyni mojej żony, zaproście ich na hamburgera. No i co, można powiedzieć, a to taka, no to jedzenie, tak? Zaprosiliśmy i po czasie się nawrócili. I oni powiedzieli, że to był ten moment, jak myśmy w takiej naturalnej sytuacji, dzieci, byliśmy z trójką dzieci chyba wtedy, tak? Oni byli, zaczęliśmy jeść. Oni powiedzieli potem po latach, że to był przełom i gdybyśmy powiedzieli, a no co to tam, nie? I bądźmy otwarci na Ducha Świętego, może coś powie niestandardowego do nas, nietypowego, ale warto, bo ludzie czekają na to, żeby dotrzeć do nich. I myślmy też o ludziach, jak się modlimy, o takich ludziach, żeby oni już byli przygotowani, tak? Żeby Duch Święty już przygotował im serce, bo jak ja się nawracałem, to ja się dowiedziałem też, że moja mama się o mnie modliła, wiele osób się o mnie modliły, moje serce było przygotowane i wtedy było mi łatwiej przyjąć, zrozumieć Ewangelię.
I takie osoby gdzieś są, które czekają na Ewangelię, które, o które możemy się o to modlić, żeby Bóg przygotowywał ich serce. Ja nie jestem dobrym przykładem na tą historię, którą tutaj czytałem, bo ja się nawróciłem na, właśnie tak powiedziałem kiedyś, na dużej ewangelizacji, której się nawróciło 2000 osób. Ale ta metoda face to face, jeden na jeden, jest skuteczna. Pan Jezus ją często też realizował. Często właśnie tak pozyskiwał ludzi do królestwa. I tego wam życzę, aby Bóg pokazywał nam te osoby, które mają doświadczyć tej wody żywej, które są już przygotowane, które Duch Święty nam stawia przed oczami. Amen.